głupiego nie powie. Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego. Słucham. Niektóre rzeczy, które widziałem w Animusie, są jakoś nie tak. Jakby historia się nie zgadzała. Nie... Że co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nauczyli pana w liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? Są książki, listy, dokumenty, różnego rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi Animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić cokolwiek. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Albo o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu 7 dni. Biblia. Zresztą to bestseller. Do czego pan zmierza? Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć we wszystko, co usłyszy. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął pański przodek, nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone. Tak, dokładnie. To dzięki temu Animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem pańską ciekawość, czy możemy zaczynać? Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. O Boże. Okej. Patrzcie, tu jest 6, to już jest ostatnie wspomnienia, to są dodatkowe, które właśnie odblokujemy cały czas. To właśnie nie odblokowujemy. Kontynuuj. Odległych przeciwników możesz usunąć, rzucając sztyletami. Oj tam. Wejdź, mój uczniu. Mamy wiele do omówienia. Jesteśmy blisko Altairze. Już tylko Robert de Sable stoi między nami i zwycięstwem. To z jego ust padają rozkazy. Jego dłoń wypłaca złoto. Wraz z nim zginie wiedza o skarbie Templariuszy i wszelkie zagrożenie, jakie może stanowić. Wciąż nie rozumiem, jak mała część skarbu mogła spowodować tyle chaosu. Fragment Edenu to ucieleśnienie pokusy. Spójrz tylko, co zrobił z Robertem. Kiedy zakosztował jego mocy, został przezeń pochłonięty. Nie widział groźnej broni, którą należy zniszczyć, ale narzędzie, które pomoże mu spełnić marzenie jego życia. A więc marzył o władzy? Tak i nie. Marzył, wciąż marzy o pokoju, tak jak my. Ale to właśnie on chciał, żeby Ziemię Świętą pochłonęła wojna. Nie, Altairze. Jak możesz tego nie widzieć, kiedy to właśnie ty otworzyłeś moje oczy? Co masz na myśli? Czego chce Robert i jego poplecznicy? Świata, w którym ludzkość jest zjednoczona. Nie gardzę jego celem. Mój jest taki sam. Ale nie podobają mi się jego środki. Pokój jest czymś, czego należy się uczyć, co należy zrozumieć i przyjąć do serca. On dąży do niego siłą. A robiąc to, okrada nas z wolnej woli. Dziwne. Dziwne jest tak o nim myśleć. Nigdy nie pielęgnuj w sobie nienawiści do ofiar, Altairze. Takie myśli to trucizna. Zaciemnią twój osąd. Czy nie można go więc przekonać, żeby przerwał tę obłąkańczą misję? Przemawiałem do niego na swój sposób, poprzez ciebie. Czym było każde zabójstwo, jeśli nie wiadomością? Jednak... Zaraz wracam. ...nas zignorować. A więc pozostaje już tylko jedna rzecz do zrobienia. O, w Jerozolimie zmierzyłeś się z nim po raz pierwszy. I to tam go teraz znajdziesz. Niech ten ostatni dar wzmocni twoje siły. Idź, Altairze. Czas to zakończyć. Przepraszam za te cięcia, ale każdy nagle potrzebuje mojej pomocy. Niesprawiedliwe. O. Zdobyłaś nową zdolność, biegłaś w miecz, obracając, zdobyłaś nową broń.
dodatkowe noże rozrzucanie. Okej. Powie mi ktoś, po co tak robi? Okej. Trzeba czasu, by dobyć drugiego. Raz do Jerozolimy. I tam niby mamy się spotkać z Robertem. No to będzie ostatni na naszej liście. Lepiej, żeby nie sprawiał kłopotów. Jerozolima, biuro. Wejdź na wysoki budynek, aby obejrzeć otoczenie z lepszej perspektywy. Dzięki takim obiektom możesz łatwiej orientować się w mieście. Okej, i wchodzimy do biura. Pokój i bezpieczeństwo z tobą. I z tobą, bracie. Los ma poczucie humoru. Więc to prawda. Robert de Sable jest w Jerozolimie. Widziałem rycerzy na własne oczy. Za tym człowiekiem ciągnie się nieszczęście. Jeśli tu jest, znaczy, że już ma jakieś złe zamiary. Nie pozwolę mu działać. Niech żądza zemsty nie przesłoni ci myśli, bracie. Obaj wiemy, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie zapomniałem. Nie masz się czego obawiać. Nie szukam zemsty, a wiedzy. Zaprawdę nie jesteś tym człowiekiem, którego znałem. Moja praca wiele mnie nauczyła. Pozwoliła mi poznać tajemnice, ale wciąż istnieją elementy układanki, których mi brakuje. Co masz na myśli? Wszyscy, których zgładziłem, pracowali razem, zjednoczeni pod dowództwem tego człowieka. Robert ma plany co do tej ziemi. Tyle wiem na pewno. Ale dlaczego, jak, gdzie i kiedy, to jest poza moim zasięgiem. Krzyżowcy i Saraceni razem? Nie są ani tym, ani tym. To Templariusze. Templariusze są częścią armii krzyżowców. Albo chcą, aby król Ryszard tak myślał. Nie, są lojalni tylko wobec Roberta de Sable i szalonej idei, że to właśnie oni powstrzymają wojnę. Dziwna ta twoja opowieść. Nawet nie masz pojęcia, Maliku. Ale powiedz mi, gdzie ich widziano. Muszę wyruszyć jego śladami, zanim mi się wyśliźnie. O trzech miejscach wiem na pewno. Na zachód stąd, w pobliżu strażnicy i szpitala. Oraz na południowy zachód, przy kościele Świętego Grobu. Dowiedz się tyle, ile możesz. Ja zrobię to samo. Będę się śpieszyć. Uważaj na siebie, przyjacielu. No to Altair, słyszymy się, zmienił od czasu... Chwała Salahadinowi! Od czasu... tej jego całej przygody świątyni Salomona. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Okej. Król niewiernych chciałby zetrzeć nas z powierzchni ziemi. Wow. Musimy mu się przeciwstawić. Ta kamerka czasami wkurza, tak szczerze. Odejdź już! Okej. Wejdzie? Chodzi. Nie uciekniesz mi! Durdurun! Kurde. Ała. Ludzie się nauczą, że przemoc niczego... Kurde, śna się. Brać go! Uciekaj! Bronić. Rydwan temu? Nie ujdzie ci do tego! Ty mordy! Nie ujdzie ci do tego! Mieli jenem idzie. To są wolny! Uciekaj, póki można! Nie powinni walczyć. Kupa w jajca. Wow. Jakim Jordan? Ucieka. No. Teraz prosto. To gdzie z tym? No. Teraz powinno się udać. Tragiczne.
panu zrobił! Kurde, jeszcze nie. Pójdziemy tutaj. Gdzie jest sprawca? Za szkoda. Co się stało? Niech to nie pójdzie mu nie! Umrzesz! Nie mogę niewierny, zabiłeś człowieka! Straże! My teraz tylko uciekać. Ten człowiek jest mordercą! To nic nowego. O, to jest flaga. Nie wiem, po co jeszcze zbieram, ale... Ale to szczegół. O! Zip. Dobra, nie uda się. Przestań uciekać! Nie zdołasz uciec! Słyszę twój oddech! Jeszcze mnie ścigają. Mam nadzieję, że uda mi się wspiąć. I sobie poglądamy otoczeń. Tylko nie przesłuchanie. اظهر نفسك مرة أخرى قريبا. أعرف أنك ستفعل. أوكي. كلينا فلاغا. تورا. 10.